Pewnie każdy z was lubi Coca-Colę i Pepsi. W dzisiejszym filmie dowiecie się, jak wygląda produkcja Coca-Coli oraz Pepsi. Wejdziemy do środka puszek i poznamy tajemnice tych właśnie napoi. Będzie to niesamowita przygoda, dlatego oglądaj film do końca. Ty jesteś w ogóle gotowy, żeby odkryć nowe tereny tej dżungli? No kurczę, pewnie, że tak, słuchaj. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć to, czego szukamy, wiesz? Dobra, w takim razie poszukujmy, tylko bądź ostrożny, żeby nie spaść z tych drzew, bo one są naprawdę niebezpieczne i bardzo wysokie. Ja słyszałem, że tu w ogóle buszują, słuchaj, groźne jaguary, dlatego musisz uważać, żeby nas tutaj nikt nie dopadł przypadkiem, wiesz? Jocie, spójrz lepiej za siebie, zobacz, co tam jest! Jo, czekaj, człowieku, czyli to prawda? Czy... Ja nie mogę, to naprawdę istnieje. To naprawdę istnieje, ogromne, wielkie puszki Pepsi i Coli. O kurcze, ale to jest, jakie to jest ogromne, jakie to jest fajne, widzisz to? No kurczę, człowieku, tylko ja nie wiem, jak my to z sobą weźmiemy, jak my chcemy to wziąć, kurczę, kolekcjonować. To ja nie wiem, jak my to zrobimy, człowieku, jakąś taczkę wielką trzeba wziąć. Ogromną taczkę, naprawdę. Ej, słuchaj, ja ogólnie chciałbym spróbować, bardzo jestem spragniony, żeby się czegoś napić. Ja bym poszedł tam, bo widzę, że się wylewa tam trochę tej Pepsi. Poszedłbym zobaczyć, jak to smakuje w ogóle i czy to jest bardzo gazowane, czy już się nie wygazowało. To chodź, sprawdzimy, słuchaj, ale ja Pepsi, ja raczej, wiesz co, pójdę chyba do tej drugiej puszki, bo w sumie preferuję kolę. Chyba mi się zdaje, że ma więcej gazu czy coś, nie wiem, i ja pójdę spróbować raczej kolkę, wiesz? No dobra, jak tam chcesz, ja na początku pójdę tu. Ej, coś tam widzę, jocie, widzę tam diamenty, tam są diamenty ukryte. O kurczę, czyli ta Pepsi jest naprawdę bardzo wartościowa. Słuchajcie, jeśli chcecie razem ze mną i Ziplejem wejść zaraz do tej puszki Pepsi lub Coli, to kliknijcie w tym momencie łapeczkę w górę, napiszcie Pepsi bądź Cola, zależy co wolicie, dlatego napiszcie w tym momencie w komentarzach. No i jeśli tego nie zrobiliście, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a ja, słuchajcie, przyjdę, podejdę tutaj pod tą tom, podejdę tutaj, o, okej, i się zacznę sobie pić. Co ty robisz, człowieku, kurczę, zaraz się moi ludzie cię zaraz załatwią, widzisz, Zowiak już wyleciał na ciebie, co ty tu kombinujesz, co? Ej, ja tylko sobie grzecznie piję wodę. Nie można, to nie Kole. Jest woda, to jest Pepsi, słuchaj, nie pij tego, zostaw to. Ale czemu, przecież to jest, co to jest, teren prywatny, ała, przestań. Tak, to jest teren prywatny, słuchaj, tutaj nie można w ogóle pić Coli, to jest nasza Cola. Ale to jest Pepsi Cola, tak? No ale, no ja chciałem spróbować sobie tylko, bo słyszałem, że niby macie mało gazu. Słuchaj, przestań, bo kurczę, cię normalnie coś z tobą zrobię, jak ty mi działaś, człowieku, na nerwy. Mówię ci, nie pij tego, a ty dalej swoje. Rozumiesz, że to jest, kurczę, nasza fabryka i tutaj nie można przychodzić. Nie, zakaz wstępu dla ciebie, rozumiesz? Ale ty masz, jocie, ale ty masz chyba nieograniczoną ilość tej Pepsi, bo widzę, że trzymasz w ręku taką Pepsi i jeszcze taką Pepsi. No nie do wiary. No kurczę, widzisz, mam tutaj swój asortyment, niedługo właśnie będę sobie i szedł pić, ale ty masz stąd, słuchaj, uciekać, rozumiesz? Idź sobie tam, nie wiem, idź sobie kolkę pić, cokolwiek. Ale nie, to będzie potężna walka, nie poddam się, słuchaj, a masz ty, słuchaj, jak zaraz... Jak się zdzielę kolą, to zobaczysz, słuchaj, Pepsi, znaczy się, jak dostaniesz na głowie butelką Pepsi. Jest, patrzcie, o nie! To jest tam leży ta Pepsi. Kurczę, ja nie podchodzę tam, ale... No po prostu nie do wiary, jak tak szybko załatwiłem tą Pepsi? Dobra, ale co? No to chyba ja taki w porównaniu do tej dużej Pepsi... O, siema Gplay, co tam? No kurczę, słuchaj, napiłem się tej kolki, no powiem ci, że w porządku, troszkę, można powiedzieć, ma więcej, myślę, że gazu niż ta Pepsi, no jest całkiem fajna, a co tam u ciebie? No słuchaj, no ja chcę wejść tam do środka, tam widziałem jakieś diamenty, przed chwilą w ogóle spotkałem na swojej drodze, wyobraź sobie, właśnie Pepsi i załatwiłem przez przypadek to Pepsi, bo nagle powiedziało mi, że nie mogę niby pić tutaj tej Pepsi, jak ona jest tutaj rozlana.
No bo to może teren prywatny jest, słuchaj, a ty komuś wypijasz tutaj normalnie Pepsi. Co, chcesz tam wejść do góry? No tak, wchodzimy do góry, chcę wejść w ogóle do tej puszki, zobaczyć co tam jest, bo tam mnie coś zadziwia. Tam może być bardzo ciekawie i dużo zagadek do rozwiązania, dlatego wydaje mi się, że musimy tam wejść. No to dawaj, lecimy czym prędzej, słuchaj. Zobaczymy, wow. Jestem bardzo ciekawy. Jocie, co tutaj się dzieje? Wow. Ty człowieku, tego się nie spodziewałem, nie? Ja tak samo. Jocie, czekaj, uważaj, bo tam jest lawa. Możesz wpaść w lawę, tylko w lawę nie wpadnij. Tu jest jakiś, mamy tor przeszkód do pokonania. Tutaj są jakieś rzeczy Ja, Pepsi, tam jest jakaś ogromna Pepsi. Tylko żeby ona nam krzywdy nie zrobiła. To są pewnie strażnicy ich, słuchaj. Ja nie mogę, mam przekichany, ja nie mam żadnej broni z sobą. A tam, ja też nie mam. Tam na samej górze jest taki jakby mózg tej całej Pepsi. Tak jakby właśnie z czego ona słynie. Czyli tam jest diamenty, musimy się dostać szybko do tych diamentów. No to dawaj, kurczę, czas na parkurek. Dasz radę sobie tutaj, myślisz? Ha, no pewno, obowiązkowo, pyk. I pyk, wow, ledwo co. Chciałem naraz skoczyć, ale ledwo co. Uważaj, bo tam jest puszka Pepsi. Chce chyba nas zaatakować, ale jej coś nie wychodzi. Ha, no my, kurczę, tutaj nie pozwolimy sobie zrobić krzywdy, co? No, zgadza się. Dobra, przechodzimy tutaj. Okej, widzę, że ty jesteś dobry w tych parkurach. Uważaj, ostrożny bądź, bo do tej lawy można spaść i może ci się coś stać. Dobrze, że od razu jest puszka, znaczy dobrze, że jest Pepsi, to od razu można się zgasić u Pepsi, nie? No dokładnie, słuchaj, dokładnie można się od razu wskoczyć do wody i trochę słodka jest. Będziemy się kleili, ale to chyba nic. Jest, pierwszy miecz, ja go biorę. Jest! Mam jakiś miecz, zdobyłem, pasuje mi do mojego odbioru, ale jestem ciekawy, co ta Pepsi mówi. Czekaj, ona coś mówi. Czekaj, jest! Witamy w naszej Pepsi. Mamy do ciebie jedną prośbę. Załataj dwie dziury w puszce, bo zaraz cała Pepsi się wygazuje. No nieźle, kurczę. Czyli co, gdzie tu są dziury w ogóle? Jeśli to zrobisz, dostań się do góry i odbierz swoją nagrodę. Ty, czyli tam jest u góry diamenty, tam jest nagroda. A co jest w tej skrzynce? Wow, czekaj. Do łatania dziur pewnie. Tak, do łatania dziur, ale ja na początku muszę ubrać właśnie takie oko, bo przez to widzę, przez tą lupę będę widział, gdzie załatać dziury. Chodź, zobaczymy, gdzie tu są jakieś dziury do załatania. Dobra, to dawaj, lecimy, już jestem ciekawy. Słuchaj, jeszcze zrobimy dobry jakiś uczynek, co? No, poczekaj, ja widzę chyba tam, na dole. Widzę tam na dole, przez te okularki, widzę, gdzie są dziury. Dwie dziury są tutaj. Chodź, play ze mną raz. O nie! Coś mnie bije, coś mnie uderzyło i mnie zatruło, słuchaj, kręci mi się w głowie. O nie, tam czeka na nas kolejna Pepsi, ale czemu ona jest do nas agresywna? O nie, szybko chodź na dół, łatajmy dziury. Wow! Dobra, ja tutaj jestem. A to dlatego, widzisz, Pepsi mogła się wygazować, bo tutaj trzeba załatać dziury. Innym... Dobra, to dawaj, łataj. Dobra, i patrz, pyk, dobra, dwie dziury są załatane, możemy wrócić na swoje miejsce, tylko choć może wyżej tutaj wjedziemy, bo tam czeka na nas kolejna Pepsi i może nam coś zrobić krzywdę. No, w ogóle one są niebezpieczne, mocno cię biła tamta Pepsi? No nawet sporo, ale warto jest poświęcić się, żeby spróbować ten pyszny smak tej Pepsi, dlatego ja tutaj jeszcze się pokąpałem trochę dłużej, no i teraz możemy, załataliśmy już dziury i możemy udać się do góry po skarb. Dobra, udajmy się po skarb, dawaj! No to lecimy czym prędzej, kurczę. Myślisz, że to już zrobiliśmy to zadanie, już możemy odbierać nagrodę? Ała! Dostałem! Uważaj! Ujocie! Uważaj, bo ta Pepsi czymś rzuca! Czekaj, pomogę ci! Ja mam miecz! Zaatakuj ją! Pokonam go! A masz ty! O nie, jakiś dziwny efekt! Jakiś dziwny efekt kręcenia się w głowy! Udało ci się zepchnąć! Brawo! Ha! Zrzuciłem, jaki cieniasz, kurczę, sknokałem go na dół, ale ze mnie kozak, mega. Dobry jesteś, tutaj grałem na pianinie i... O nie, znów atakuje, oż ty, dawaj jeszcze raz sknokaj, dawaj to samo, jest. Dawaj, bęk, poleciał. Udało się, dobra, wejdźmy szybko do góry, bo zaraz znów tutaj przyjdzie ta niedobra kołka, dobra, to jest Pepsi... Cola, tak? Tak się mówi. Uważaj, nie spadnij, bo cię zrzuci tak, zaraz. Pepsi Cola.
Żadna Coca, tylko Cola. Dobra, a, Pepsi Cola, okej. Dobra, okej, w takim razie wchodzimy tutaj. Co tutaj ogólnie jest? Zobacz, miksery do mieszania składników. Jo, do mieszania składników tutaj jest dużo rzeczy. I jakiś tajny przepis w ogóle widzę tutaj właśnie tej Pepsi. Dobra, tam jak jest... wyglądam? Dobrze, żółty, a ja wyglądam teraz, ja sobie założę teraz Pepsi strój i będę wyglądał taki niebieskawy strój. Dobra, w takim razie udajmy się do góry i odzyskajmy ten skarb. Dobra, lecimy, człowieku, normalnie tutaj zobacz, ile diamentów jest, masz kilof jakiś? No właśnie nie, właśnie jest problem, że nie, ale jest to jakaś skrzynka ukryta i mamy miecz, weź sobie miecz i 32 diamenty, o, na pół się podzieliliśmy, jocie! No dokładnie, pomnożyliśmy. Na pół, człowieku. Ty wziąłeś diamenty? 16. A ja wziąłem w tym momencie samym co ty i nam się skopiowały, czaisz? Że ja mam 32 w ekwipunku, jeszcze możesz sobie wziąć 16 do swojego ekwipunka. Ty! Kurczę, zhakowaliśmy grę, człowieku, nauczyliśmy się kopiować diaksy, kumasz? Ale super, no niesamowicie! Ale czekaj, bo jeszcze zdobyłem jakąś książkę. Chcesz przeczytać, co tutaj jest? No, dawaj. Dobra, to weź przeczytaj, co tam jest napisane. Brawo, dostałeś się do największego punktu puszki Pepsi. Odbierz swoją nagrodę. Jeśli chcesz dostać dwa razy więcej, musisz pójść do puszki Coli i wykraść im przepis, ponieważ mają oni więcej gazu. Więcej gazu to pewnie dlatego, że ta puszka była przedziurawiona i musieliśmy załatać dziury. Ty, to co? Bo ty chciałeś wcześniej iść w ogóle do tej Coli. To co, idziemy do Coli? No ja mogę iść, ale tam pewnie będzie trudniej, mi się zdaje. Będzie jeszcze więcej niebezpieczeństw, co? No mi też się tak wydaje, dlatego... ty chcesz stąd przeskoczyć? No dobra, w takim razie możemy tutaj przeskoczyć i od razu wskoczymy do tej Pepsi. To będziemy mogli sobie od razu wypić. Gdzie ty jesteś? No ja już jestem na dole, słuchaj, na parkurze. Skaczę sobie. O kurczę, tutaj... Nie doskoczę chyba. Aj, dobra, ja już lecę, słuchaj tam. Wow, to ty szybki jesteś, jak ty zszedłeś, to ja postanowiłem skoczyć po prostu z wysoka, wiesz? Ja nie lubię pływać w tej słodkiej, wiesz co, cieczy, można powiedzieć, i ogólnie wolę po lądzie chodzić. Tak, bo to później wszystko się tak klei, nie? Wszystko takie jest klejące, ja teraz będę się cały kleić od tej Pepsi. No dokładnie. No dobra, w takim razie udajmy się szybko tutaj teraz do Coli. Jestem ciekawy w ogóle, co oni mają takiego, że im się ta Cola nie wygazuje. Przecież to jest też tak ogromne, a jest otwarta ta puszka i zobacz, normalnie nie jest wygazowana. Kurczę, jak tam wejść w ogóle? Tutaj może od tej strony, choć po prawej stronie. Tutaj musimy ogólnie się wzbić do góry, bo tutaj jak widać są schody, które są łatwiejsze do pokonania. Dlatego dawaj tutaj za mną, okej. Dobra, wzbijamy się teraz do góry, na górę. Ważnym jest elementem, żebyśmy się teraz skupili na recepturze. Co tam jest takiego innego, czego nie było właśnie w Pepsi, okej? No zabierzemy im, człowieku, recepturę i będziemy wszystko wiedzieć. No dobra, w takim razie jestem za, ja tutaj już wchodzę po tą stronę. Ja mam perły, ja, człowieku, perły. O, to daj mi perłę, czekaj, daj mi perłę, ja też chcę perłę. To masz, trzymaj, stary, lecimy do góry, co my się tam będziemy, kurde, cackać? No, ja nie jestem, kurczę, jakimś tym wspinaczem górskim, także wolę sobie perełką polecieć. W sumie racja, nie wiem, czy dobrze tą perełkę rzuciłem, zaraz się, o, jest, dobrze rzuciłem, o, ty też dobrze rzuciłeś, w sumie dobrze to zrobiłeś, uwaga, w ciebie prawie trafiłem, jest, udało się dostać, ej, widzisz to? Ta jakby ciecz Coli jest taka bardziej ciemna, ma więcej gazu, widzisz ten... O nie! Rzeczywiście! Atakują nas! Kurczę, tutaj jest obrona ich, oni mają mocną ochronę, słuchaj, musimy wziąć te mieczyki dobre. O nie, atakują nas, czekaj! Jejku! Oni chyba wiedzą, że byliśmy przed chwilą w Pepsi, czują ten zapach pewnie Pepsi. O masz ty! Dawaj ich, kurczę, atakujemy ich. A masz ty, kolo. Jocie, ale oni są mocni, trzymają w ręce kole. Widzę to, czekajcie, muszę tylko sprawdzić. Jocie, ale mam też pewnie nieograniczoną ilość tej Coli. I właśnie też, ała. Oż ty, kolo, a masz ty, dobry jesteś, G-Play.
Ty, patrz człowieku, jaki tam wielki jest wielkolud. Ja nie mogę, masakra. O, ja nie wiem, czy damy radę mu. Jak on jest taki silny, na jakiego wygląda, czyli taki duży, to ja nie wiem, czy my damy radę. No postaramy się jakoś, słuchaj. Myślę, że wspólnymi siłami możemy spróbować. Jak dostaniemy dwa razy więcej diaksów, no to kto wie, słuchaj, może będzie warto, co? Ano, racja. Ty, ale poczekaj, na początku zorientujmy się, co ta kola ma innego. Czekaj, na pewno ma ten obsydian, czyli to jest, widać, cząsteczki gazu, w których bardzo dużo tutaj jest gazu. Ja mam te okulary, dlatego widzę inaczej, nie, niż ty. Zobacz, mam takie okularki i tutaj... No fajne. Prowadzę analizę właśnie. Jeszcze dodatkowo tutaj w środku puszki jest jakoś tak więcej miejsca i tego gazu może się więcej zmieścić. Spostrzegłeś to? No, jest chyba bardziej szczelna, co? Że ona tutaj nie wygazowuje po prostu. No. Dobra, idźmy do tej dużej, ogromnej koli i zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. Ale nie, on chyba się na nas czai. Ała, zaatakował nas! On nie atakuje! O nie, dawaj go do lawy może wrzucimy, albo gdzieś, słuchaj, do wody go. Czekaj, do lawy? Do lawy to ja mogę tutaj zniszczyć to. Czekaj, zniszczmy go. O kurczę, ale teraz nie będziemy mogli go pokonać, G-Play. Kurczę, ja cię, trochę szkoda, że ten, bo teraz fajnie było jakbyś może... Masz jakieś łuki, strzały? No, mam. To dawaj, ja tutaj się rozglądnę i zobaczę. Tutaj mają jeszcze taki dodatkowy... stół rzemieślnicy, który powoduje, że ta kola może ma więcej gazu. Trzymaj, bierz łuk. Wow, nie potrzeba łuku, trzeba go teraz tak załatwić. Ła, ty wielka kolo. No masz tutaj, rzuciłem ci, człowieku. Gdzie? Gdzie jest ten koleś? Jednym strzałem go pokonałem, słuchaj, bęk, strzeliłem i koniec, poziomku. Serio? Poziomku czy poziomki? O nie! Poziomku. O kurczę, spadłem przez przypadek na dół, no niemożliwe. No dobra, słuchaj, G-Play, bardzo dobrze, udało nam się pokonać. Ja jestem ciekawy, co tam jeszcze do góry jest, dawaj, wejdziemy do góry. I co, no i rozpatrzymy, co tu jeszcze jest dodatkowego. No to lecimy, człowieku. Już wiem, dlaczego tutaj jest... tyle gazu. Oni dużo tutaj ćwiczą, słuchaj. Zobacz, tutaj jest siłownia dodatkowa i mogą sobie ćwiczyć. Serio? Tak, mogą ćwiczyć po prostu na większą ilość gazu i dlatego są silniejsi. Kozacko, człowieku, kurczę, nie spodziewałem się, że w Coca-Coli można znaleźć normalnie siłownię w środku. To jest w ogóle zaskoczenie mega. No normalnie, właśnie to jest śmieszne, bo możesz się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałeś. Atakujemy kola! O nie, chce mnie zepchnąć, to teraz ja ją Dawaj zepchnę. Go. O nie! Ja z łuku go. Zepchnął cię? Zepchnął mnie! A ty go zepchnąłeś? Dobra, całe szczęście, że go zepchnąłeś. Słuchaj, ja do ciebie się tam... Masz perłę? Mam. Czekaj tylko, żeby teraz odpowiednio trafić. O nie, lecę do ciebie. O nie, nie trafiłem. Widziałeś, jak nie trafiłem chybiony strzał? No nie widziałem właśnie, kurczę, tego. O nie, to jest za wysoko. G-Play, pomocy, to jest za wysoko. Ja tam nie mogę trafić w ogóle normalnie perłą Endermana. No to rzuć, człowieku, jeszcze raz, to terpniesz się do mnie, dawaj. No raz, dwa, trzy rzuciłem, dawaj teraz. Wow, o kurczę, jeszcze raz, dawaj, jeszcze raz. Wow, jeszcze raz, spadłem. Okej. Człowieku, kola za tobą lata, dawaj ją. Oż ty kolo, o nie. Au! Ale się wysypałem, moje rzeczy wszystkie. Ja cię całe szczęście, że diamenty nie spadły. Zbrojka już na wykończeniu, wszystko na wykończeniu. Dobra, lećmy do góry, bo już nie chcę tutaj być. Oni są za groźni dla mnie. Dawaj, lecimy, kurczę. Mam nadzieję, że sobie poradzimy i nie zginiemy, bo oni są naprawdę straszni, te Coca-Cole, no. No, a ten dodatkowy składnik, zobacz, widzisz? Nie dość, że diamenty, to jeszcze dodatkowa ilość gazu, czyli ten obsydian. Dobra, słuchaj, uciekajmy stąd jak najprędzej. Wskoczmy stąd na raz, dwa, trzy, co ty na to? Dobra, dawaj, skaczemy na dół. Raz, dwa, trzy i dawaj, wow!